Witajcie, przed wami kolejny odcinek z Dark Souls. Wybaczcie tamto szybkie zakończenie, ale miałem po prostu telefon od kogoś dość ważnego i no, zależało mi, żeby odebrać na czas. No ale teraz możemy oczywiście tutaj wrócić i okej. Tu jest winda, która nas zaprowadzi do chyba Logana, ale oczywiście nie zależy nam, żeby się tam dostać, bo Logan jest już uwolniony. No i co? Idziemy sobie tutaj, hop, hop, hop. Uważamy na wybuchy. Kurczę, nie wiem, czy nie dostanie mi się tutaj. Ale nie, okej. Jest dobrze. No, kusza cię zgubiła, przyjacielu. No, tylko 192 punkty życia. I odłamek tytanii. Spoko, przyda się. Bo jeszcze mam w planach ulepszyć palcją, żeby mieć ten miecz z duszy. No, Quelax Fury Sword. Co tam mamy? Co tam mamy? Golem. Okej, ale to za chwilę. Bo zobaczmy sobie tutaj. Tutaj można przywołać Iron Tarkusa. Ja tego nie będę robić, ale można. Żelazny Tarkus. Całkiem spoko, mocny ziomeczek. I chyba nic tutaj więcej nie ma. I tak się zastanawiam, czy jakby się rozebrać, jakby mieć odpowiednio dużo życia, to czy dałoby radę przeżyć ten upadek tam. Aha, jeszcze nie wziąłem. Jeszcze nie wziąłem tamtej kuszy snajperskiej. Ale to kij z nią, to nie jest jakieś super znalezisko. Pójdę po to później. No i ważne jest, żeby zabić tutaj z góry giganta, który nam będzie przez całą walkę rzucał te kule, jeżeli go nie zabijemy. Cześć. Trzeba dać mu najlepiej zaatakować. Hop, hop, hop. O, coś tam się zamachnął. Dobra, kij. Hardcore. Nie wiem za bardzo, ile on ma życia. Dobra, jesteśmy pro. Kupienie. Dobity jeszcze, nie? Okej. Okay. Poszło pro, nie trafił mnie ani razu, super. On ma takie combo, że tam napierdala łapami i nogami chyba. I jak je wykona to... O, proszę, jak ładnie. I jak je wykona to... No się chyba przewraca tam ze zmęczenia. Dobra, te kule można zostawić. To w sumie jak takie pączki z polewą czekoladową wygląda. Tak, dobra. No i co tam? Ten sobie rzuca te kulki. No właśnie. Jest i golem. Ciekawe, czy można go zesnajpić. Pewnie można, ale pewnie by to też sporo czasu zajęło. Okej. Okay. Dobra, no to idziemy z nim walczyć. Idziemy do Anolondo. I zacznie się zabawa tam. Hop, 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 hop. Też on ma małe nóżki. Rozkosznie podskakuje, jak może będziemy mieli okazję zobaczyć. I też jest taka sprawa, że jak go odpowiednio mocno zmolestujemy, to się przewróci. O, już traci równowagę. No i proszę, przewrócił się. Zaczekam na staminę. Muzyka bardziej w klimatach Demon's Souls niż to, co mamy w dwójce. Ja bardzo lubię muzykę From Software i... Znaczy tak naprawdę moja miłość zaczęła od późnego czasu Dark Souls 1, czyli jak będziemy tam mieli Ornsteina i Smoga, to no, to jest tak naprawdę jeden z... No, jeszcze jest Gwyn's Theme, ale no, to są tak naprawdę... Te dwa utwory, a w Dark Souls 2 już jest ich pełno, które lubię, na no, Bloodborne to już w ogóle i Dark Souls 3 to już miazga, jeżeli chodzi o muzykę, no ale dobra, pokazówka. Zajebiste, aż mnie po prostu
ciary przeszły, jak pokazali Anno Londo i zagrała ta muzyka, motyw przewodni walki z właśnie tym duetem przejebanym. Ach, już się po prostu nie mogę doczekać tej walki. Strasznie lubię z nimi walczyć, oni są przerąbani, trudni. Ale jeżeli się ma na nich strategię, no to oczywiście jakoś to idzie. Z nimi się dość trudno walczyć z Pyhunderem, bo jest powolny. Łatwiej jest zabić najpierw Ornsteina, a później Smauga. Smauga, hehe, prawie jak Hobbit. Ale kurczę, Ornstein ma fajniejsze rzeczy. A jest taka sprawa, że dostajemy duszę i możliwość kupna pancerza tego, kogo zabijemy jako drugiego. I zależałoby mi najpierw oczywiście zabić Smauga, czy też Smofa. Oni sami nie wiedzą, jak to powiedzieć. Oczywiście mówię o native'ach. Kurwa, ty śmieciu. Brytole, Amerykanie nie wiedzą. Można ich chyba między nogami przemykać. Okej. No i zbroja. Zbroja pewnie się może wydawać znajoma. To jest oczywiście zbroja giganta. Chociaż to są chyba jeszcze te słabsze giganty. Te, które nas obchodzą, to są giganty już z tego zamku właściwego. Też katedry w sumie. Oni mają takie jakby bardziej złote te zbroje. No nieco fajniej to wygląda. No i są oczywiście twardsi. Dobra, ja się tutaj męczę z nim trochę. Ale że to nie wyszło. Okej, teraz chyba go skończymy. Dobra. Skrzynka zwykła. Tak zerkam na czas. Myślę, jak to dobrze ułożyć. To możemy sobie podejść jeszcze na drugą stronę, zanim weźmiemy ognisko. Takie małe ryzyko. No bo w razie czego będzie trzeba tutaj zadupcać. No i co? Na pewno sobie rozpalę to ognisko tam. Do 20 estusów. Oj, bo się przyda. No po to właśnie poszedłem po ten Rite of Kindling, żeby móc rozpalić ognisko, żeby mieć 20 estusów do walki z ONS. Tutaj w ogóle jest Smof. Nie patrzyłem, czy tam jest Ornstein, ale zaraz zresztą się mu przyjrzymy. Po kolei tutaj pojedynczo. A niech może nawet farmić duszę. Bo tam dają te, przynajmniej pamiętam ile, 1500 czy 1000. O. A tamte mocniejsze z katedry dają po 3000. Będziesz abusować tutaj ten swój gejowski range. Okej. Chyba powinien być. Te skoki. Pięcie. O. 1500, no właśnie. No i jeszcze ty. Okej. To była dla ciebie zguba. Tutaj mamy do czynienia z mimikiem. Kurczę, przeżył. To nie ma 1000 punktów życia. Ja mu tam zadałem chyba 960. Co ty miałeś? Kryształowa halabarda. Kryształowe bronie są bardzo mocne, jeżeli chodzi o punkty obrażeń, ale się bardzo łatwo niszczą. Widzicie tutaj taki man boobs ma młot. No, taki ziomeczek. Okej. To tutaj było migoczący tytanit. Migoczącego tytanita będziemy potrzebować bardzo dużo. No ale jak już mówiłem, dopiero chyba uda się ulepszyć w pełni nasz rynsztunek giganta po secie. Robi się trochę niebezpiecznie. No gdy będziemy mogli po prostu farmić ten migoczący tytanit. Okej. No a do tego czasu pewnie będziemy biegać w Havelach, które znajdziemy niedługo. W sumie to jest ciekawe, że Havela się zabija w Undead Burg, a jego zbroje się znajduje w Anno Londo. Według mnie powinno się zdobywać wszystko od razu, pewnie tak było, ale wzięli pod uwagę, że tak wcześniej Havela no nie da rady. Trzeba go gdzieś indziej przenieść.
rzadko zaglądasz. Ona powiedziała, rzadko zaglądasz, bo już zdebilałem. A powiedziała, że rare visitor, czyli kurczę, nie wiem, rzadki gość, czy coś takiego, albo niecodzienny gość, a nie, że rzadko zaglądasz, jak my tu pierwszy raz jesteśmy. Jeżeli chodziło o, nie wiem, chosen undead, czy coś, nie wiem. Tak naprawdę ja bym sobie jeszcze podniósł ten level. Tak czy siak będzie nas chyba stać na rzeczy tam giganta. Okej. Więc sobie wbijmy do 30 życie, podnieśmy już wytrzymałość. Okej. No tego życia już trochę mam. Chociaż oczywiście powinniśmy go mieć więcej jeszcze. No ale trzeba oczywiście postać rozwijać w sposób zbalansowany. Więc nie można po kolei inwestować w jedną rzecz, później w drugą, tylko trzeba tam po trochu tego, żeby się ona progresywnie wzmacniała, nie takimi durnymi skokami. Okej, hop. Nie było jeszcze żadnego invade'a, kurczę. Pierwszy invade i jak na razie ostatni był, nie wiem, w trzecim, czwartym, piątym odcinku. I tyle, a tak to NPC. Dobra, Gargulec, moment. Może uda nam się obciąć jego ogonek tym razem. Poison mamy, więc nam nie przebie. No i dobra, tak to powinno wyglądać w pierwszej walce z gargulcami. Tutaj go oczywiście niszczę. On żyje błyskawicami dla odmiany, ale to mu nic nie daje, bo jest pipką. Drugi hełm, no spoko, tylko że to są śmieci. No i możemy sobie zejść tędy, weźmiemy sobie skrzyneczkę. Tam był chyba albo demoniczny, albo migoczący tytanik, nie pamiętam za bardzo. Nie był mimik, nie. Demoniczny, spoko. Ładnie to jest, podoba mi się tutaj. No i okej, mamy jeszcze w ogóle lalkę. Rarkę plusa. Żeby wejść do obrazu, który się znajduje tutaj w tej... No, też katedrze obok. Tam jest chyba zamek, a tu jest katedra, mi się wydaje. W ogóle ma taki gotycki styl. Chociaż nie do końca, no ale wiadomo, ostre łuki i tak dalej. Te nawy. Znaczy to nie są nawy, tylko te takie... W sumie nie pamiętam, jak to się nazywało. Takie łuki jakby. Spoko, spoko, ładnie to wygląda. Tutaj takie easy peasy lemon squeezy, chociaż trzeba uważać za niedługo, żeby nie spaść. Okej. Pro? To co on ma? To nie noże do rzucania, właśnie. Ich set się znajdowało chyba wewnątrz obrazu. A set z czarnego żelaza, czy coś takiego, który nosi żelazny tarkus, znajduje się pode mną właśnie. A tutaj... Na tym żyrandolu to nie pamiętam, co wisiało. Ale dowiemy się jakoś za niedługo. Tutaj trzeba uważać, ojoj, trzeba uważać. Zwłaszcza, że noszę dość ciężką broń. Nie powiem, żebym się nie stresował. Dobra. Hop. Może wezmę tarczę. Aj. Nie wiem, dobra. Weźmy może lepiej to. Chociaż jest nieulepszony, cholera. Nie planuję go raczej ulepszać. Przydałaby się też ognista broń do wnętrza obrazu. Kurczę. Mogłem jednak tam podziałać trochę w tym Lost, nie Izolet, tylko w tym przedsionku piekła, w którym tylko sobie wzięliśmy. My sobie tylko wzięliśmy. Ognisko. Moglibyśmy zdobyć żar chaosu, jakby się uprzeć. Tylko żeby nam to nic nie dało, bo potrzebne nam jest jeszcze ulepszenie od ognia w sumie. I muszę sobie przypomnieć, gdzie się je zdobywało, ale obawiam się, że mogło to być gdzieś. Cholerka. Czy ja rozpaliłem tamto ognisko? Chyba nie. No, nie rozpaliłem. Dobra, kij, oblecimy na tym, co mamy. Rozpalimy sobie w zamku ognisko.
No, o czym ja mówiłem. No, że potrzebny nam jest Fire Ember, który nie pamiętam za bardzo gdzie jest. Pamiętam gdzie jest żar chaosu, ale nie pamiętam gdzie jest żar ognia. Niedobrze. Trzeba będzie chyba skorzystać z pomocy naukowych w postaci stron internetowych. Choć tego bym nie chciał robić. Aha, to jest zwykła skrzynia. Okej. Okay. Boskie błogosławieństwo. Tutaj mamy Guinevere, córkę Gwyna. Właśnie, nie wiem czy Gwyn nie wróci jednak w trójce, bo tam jest kraina trzeciej części władców, tych Lords of Cinder. A jak wiemy, Gwyn był takim władcą, tym lordem. I kurczę, możliwe, że będzie tam jego jakiś duch, czy całkiem zhollowowana wersja. I to by było całkiem spoko ukłon w stronę pierwszej części, ja lubię takie rzeczy, jak są odniesienia do poprzednich gier i tak dalej. Okej, ruszmy sobie tutaj tym. Hop. To można było pominąć, okej, gargulec. Myślę kiedyś do obrazu i myślę, że do obrazu to my sobie pójdziemy dopiero po zdobyciu Lord Vessel, żeby mieć już możliwość teleportacji, bo to jest jednak przydatne. I możliwe, że będziemy mieli jakąś okazję do zdobycia no oczywiście tego żaru ognia. Bo tam są takie wybuchające, toksyczne kurwiksy. I na nie fajnie by było mieć po prostu ognistą broń, bo gdy zabijamy je przy pomocy ognia, może to być oczywiście też piromancja. No to wówczas ta toksyna się nie uwalnia, tylko no zapewne podlega spaleniu. Okej, dobra, tam jest właśnie wejście. Nie ma sensu tego tam plądrować i tak dalej, jeżeli mamy zamiar tam pójść jeszcze później. Więc od razu idę do góry. Kurczę, zaraz będzie wyzwanie, ale patrząc na czas i tak dalej, myślę, że to będzie dopiero w kolejnym odcinku. Tak szczerze mówiąc, wypadałoby chyba skończyć tutaj. Tak. I kolejne dwa odcinki zapewne będą, albo jeden, zależy jak będzie szło, będą właśnie no podlegały zasadom tego wyzwania. Kto je rzucił i na czym ono polega, to wyjaśnię w przyszłej części. A tymczasem bardzo dziękuję wam za uwagę. Oczywiście zachęcam do lajkowania, szerowania, pokazywania filmu babci, psu, kotu, a może nawet i kolegom. No i co, trzymajcie się ciepło, cześć!